Dzień dobry, witam serdecznie, to jest PSTV, ja nazywam się Piotr Szlachciewicz i dzieje się. Trump skazany, albo inaczej, jeszcze nie skazany, ale na pewno uznany winnym. To pierwszy raz w historii, że były prezydent jest w takiej sytuacji. Dlaczego? Na jakich zasadach? O tym dzisiaj porozmawiamy, ale idziemy dalej. Naczynia połączone. Ktoś, kto mówi, że teorie spiskowe tutaj promowaliśmy. Otóż nie, no bo w tym samym momencie, albo kilka godzin później prezydent Biden mówi na Ukraińców, możecie teraz wysyłać amerykańską broń, atakując, czy też wysyłając rakiety na miasta w Rosji. Co to oznacza? Czy rzeczywiście dojdzie do eskalacji? Moim zdaniem trzecia wojna, taka prawdziwa, atomowa, wisi w powietrzu, ale ja przesadzam. Jezu, odpukać, bo się boję. O tym dzisiaj. Doktor Leszek Sykulski jest moim gościem w połączeniu internetowym. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, kłaniam się. No o tym, nie tylko o tym będziemy mówili. Panie doktorze, najpierw zacznijmy od Trumpa. Czy się lubi, czy nie lubi Trumpa? Ja przejrzałem dzisiaj powody uznania go winnym. No i sprawiedliwości tu ja nie widzę za grosz. Te wszystkie zeznania tych ludzi dziwnych, którzy byli też na bakier z prawem po to, żeby skazać prezydenta, byłego prezydenta i obecnego kandydata Partii Republikańskiej na prezydenta, no to jest szyte grubymi nićmi. Jak pan to odczytuje, jak pan to widzi? No zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Cała ta sprawa wszystkich tych obecnie 34 zarzutów, a przecież to nie jest wszystko. Musimy sobie zdawać sprawę, że nad Trumpem wiszą tak naprawdę 4 sprawy, oprócz tej, łącznie z tą, która teraz się toczy i gdzie wyrok ma zapaść 11 lipca. No te 34 zarzuty w sprawie fałszowania dokumentacji biznesowej są związane z aferą obyczajową. To nic nowego, oczywiście jakaś afera obyczajowa, seksualna, w Stanach Zjednoczonych. Pamiętamy sprawę Moniki Lewinsky, Billa Clintona. Tutaj mamy sprawę utrzymywania intymnych relacji, rzekomego, podkreślam, rzekomego utrzymywania intymnych relacji przez Donalda Trumpa z gwiazdą filmów porno. I tutaj cała sprawa wokół tego, że rzekomo prawnik Trumpa miał wręczyć tej gwiazdce filmów dla dorosłych $130 000 za zatuszowanie tych relacji intymnych. Chodziło o to, aby w czasie kampanii wyborczej jeszcze w 2016 roku to nie wyszło na jaw. Tak naprawdę te zarzuty są mocno rozdmuchane moim zdaniem. Jest to sprawa stricte polityczna. To, że ława przysięgłych, to, że przysięgli uznali Trumpa winnego, oczywiście jeszcze nie przesądza całej sprawy, no ale rzadko się zdarza, żeby sędzia nie podtrzymał tak naprawdę stanowiska ławy przysięgłych. Wyrok zapadnie 11 lipca, nawet jeżeli będzie to wyrok skazujący. Pytanie, jaką karę otrzyma Trump, to Trump będzie się mógł odwołać. Tak naprawdę to moim zdaniem jest mało prawdopodobne, aby w normalnym procesie, podkreślam, w normalnym procesie wyrok zapadł przed 5 listopada, ostateczny wyrok przed 5 listopada. 5 listopada bieżącego roku zaplanowane są właśnie wybory prezydenckie. Patrząc na komentarze prawników amerykańskich, jeżeli chodzi o ten konkretny stan, bo wiemy, że Stany Zjednoczone bardzo różnią się, jeśli chodzi o kwestie prawne w swoich stanach. W stanie Nowy Jork rzadko zapadają kary więzienia w tego typu sprawach właśnie fałszowania dokumentacji biznesowej, a zwłaszcza jeżeli ktoś nie był wcześniej karany, jeżeli to jest sprawa precedensowa, tak jest w przypadku Trumpa. Tak jest w przypadku Trumpa. Więc nawet jeżeli zapadnie wyrok, to i tak nie przekreśla to żadnych ambicji prezydenckich i szans Donalda Trumpa, bo chciałbym tutaj na samym wstępie już zaznaczyć, że wyrok w sprawie karnej w żaden sposób nie wpływa, w sensie formalnym oczywiście, na możliwość kandydowania na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Konstytucja USA mówi tutaj wyraźnie, że kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych może być osoba, która ma ukończone 35 lat, jest urodzona w Stanach Zjednoczonych, ma obywatelstwo Stanów Zjednoczonych i zamieszkuje Stany Zjednoczone przez ostatnie 14 lat. Są to 4 wymogi, które są stawiane przed kandydatem. Nie ma nic mowy o niekaralności. Więc teoretycznie Donald Trump mógłby zostać zaprzysiężony na prezydenta nawet siedząc w areszcie domowym, czy nawet w więzieniu. co jest oczywiście jakąś tam wizją absurdalną, bo trudno sobie wyobrazić sytuację, w której ochrona Secret Service, która przysługuje Trumpowi dożywotnio jako byłemu prezydentowi, miałaby mu zapewnić bezpieczeństwo w jakimkolwiek więzieniu amerykańskim. To jest jakaś absurdalna w ogóle wizja. Widać, że cała sprawa została rozdmuchana bardzo mocno po to, aby zbić szansę po prostu Trumpa na zwycięstwo. W mojej opinii, nie tylko w mojej opinii, w opinii przede wszystkim amerykańskich prawników, w żaden sposób nie przeszkodzi to formalnie Trumpowi w starcie w wyborach. Może to oczywiście mieć wpływ, na pewno będzie to miało jakiś wpływ na opinię publiczną, na kwestię poparcia Trumpa w tych wyborach. Widać, jak bardzo mocno administracja Bidena, jak całe to lobby, nie tylko zbrojeniowe, ale to w ogóle to głębokie państwo, część głębokiego państwa, które wspiera bardzo silnie Bidena w tych wyborach, jak bardzo jest przerażone wizją prezydentury Trumpa. Stąd cała ta właśnie afera związana z rozdmuchaniem tych wszystkich kwestii. Panie doktorze, no okej, mamy to. Ja uważam, że to jednak jest strzał w kolano Deep State. To znaczy, jednak widzę po reakcjach niezależnych mediów w Stanach Zjednoczonych, amerykańskich, że no furia pro-trumpowska, furia wobec tych Deep State jest jeszcze większa, że ludzie widzą, że to jest grubymi nićmi szyte i że to tak naprawdę jeszcze bardziej, jeszcze więcej przysparza więcej zwolenników Trumpa, bo widzą, że ten facet jest wyniszczany tylko dlatego, że chce tych ludzi, którzy są obecnie u władzy, usunąć i wrócić do tego, co było wcześniej, to znaczy do jakiejś tam swego rodzaju normalności. Ja mam dużą rezerwę do Trumpa, ale jeśli on mówi, że chce zakończyć działania wojenne na Ukrainie, że chce zakończyć ludobójstwo w strefie Gazy, że chce zatrzymać komunę, nazwijmy to, no to powiem to ja chętnie, ja się na to piszę. Ja mówię, proszę bardzo, jeśli ma być to, co jest, jeśli chodzi o Bidena, no za chwileczkę porozmawiamy, bo jest jak gdyby właśnie to, co powiedziałem na wstępie, kontynuacja tego, znaczy jak gdyby widzimy, że to jest robione po coś, ale czy to nie przysporzy naprawdę już takiej przeważającej ilości Amerykanów dla Trumpa, którzy powiedzą sorry, ale widzimy, że go niszczycie i nie chcecie niczego dobrego dla naszego kraju i dla nas? Ja od wielu miesięcy mówię, że Donald Trump ma bardzo poważne szanse na to, aby uzyskać ponownie prezydenturę Stanów Zjednoczonych, aby ponownie zasiąść w Białym Domu. To jest bardzo prawdopodobne moim zdaniem. Oczywiście podejrzewam, że ta ostatnia prosta będzie niezwykle istotna. Pytanie, co będzie dalej i na Ukrainie, i na Bliskim Wschodzie, bo to będzie miało także znaczenie na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Ale to także kwestia imigrancka, to także problemy wewnętrzne, problemy zdrowotne, problemy ochrony zdrowia, to także problemy z imigrantami, to kwestia muru na granicy z Meksykiem, to kwestia narkotyków, to kwestia fentanylu, który jest już problemem bardzo poważnym związanym z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych i o tym nie można zapominać. To rosnące napięcie z Chinami, także pod kątem tego, można powiedzieć, tej zarazy, jaką fentanyl i tego spustoszenia, jakie fentanyl robi w dużych miastach amerykańskich, jak na przykład w Los Angeles. No, to jest bardzo duży problem Stanów Zjednoczonych. Te wszystkie czynniki będą miały wpływ. Niewątpliwie taka nagonka na Trumpa, tego typu bardzo mocno naciągane zarzuty, robienie z takich spraw jakiejś wielkiej afery, niewątpliwie w wielu kręgach amerykańskich będzie przysparzało Trumpowi sojuszników. Nawet kwestia tych zarzutów o przetrzymywanie tajnych dokumentów to zupełnie inna sprawa. Chodzi tam o zarzuty świadomego, niezgodnego z prawem przetrzymywania tajnych dokumentów i utrudniania śledztwa, plus dzielenia się tymi tajnymi dokumentami z osobami nieupoważnionymi. Mam na myśli to całe nagranie, które CNN puściło w ubiegłym roku. To nagranie z 2021 roku z klubu golfowego, gdzie Trump omawiał ten tajny plan ataku na Iran z nieuprawnionymi osobami. To wszystko oczywiście może działać na korzyść Trumpa. Wiemy doskonale, że za Trumpem idzie pewna legenda, już można w pewien sposób powiedzieć, czyli człowieka, który walczy z Deep State, czyli walczy z globalistami. Na ile ona jest uprawniona, ta legenda, na ile są to uprawnione jakby opinie, tutaj już nie będę wnikał, bo sprawa jest moim zdaniem bardziej skomplikowana. To nie jest tak, że jest jeden biały rycerz, a drugi czarny i mamy konflikt dobra ze złem. Tak nie jest. Trzeba pamiętać doskonale to, co zrobił Donald Trump w 2018 roku, czyli jednostronne zerwanie porozumienia nuklearnego z Iranem, porozumienia zresztą zawartego w negocjacjach z udziałem Stanów Zjednoczonych w 2015 roku. To jest człowiek, który chce iść na mocne zwarcie z Chinami. To jest człowiek, który chce iść na bardzo mocne zwarcie z Iranem. To, że deklaruje kwestię zakończenia konfliktu w strefie Gazy, czyli tych działań, tych zbrodni, które Izrael dokonuje w strefie Gazy, to jest jakby jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest to, że Trump mówi, że czas zająć się Iranem. Co to znaczy czas zająć się Iranem? To znaczy, że grozi nam tak naprawdę wielka wojna na Bliskim Wschodzie. I teraz patrząc z perspektywy Węgier, taka wojna wcale nie musi być zła dla Węgier. Ja się nie dziwię, że Viktor Orban, premier Węgier, w serwisie X pisze całkiem pozytywne i takie życzące powodzenia posty dla Donalda Trumpa. No bo z punktu widzenia Węgier, które prowadzą politykę wielowektorową, to jednak prezydentura Trumpa wcale nie byłaby taka zła. Byłaby, powiedziałbym, nawet całkiem dobra, biorąc pod uwagę i kwestie zwalczania pewnych trendów globalistycznych, i kwestie bardziej konserwatywnego podejścia do polityki i tak dalej. Natomiast z punktu widzenia państwa polskiego, gdzie polityka od 3 dekad jest skrajnie proatlantycka, skrajnie proamerykańska, gdzie całe bezpieczeństwo państwa i narodu polskiego jest zawieszone na klamce w Waszyngtonie, wybór Trumpa mógłby się okazać bardzo ryzykowny. Zdaję sobie sprawę, że jest bardzo wielu takich, którzy chcieliby fortu Trump, jak prezydent Andrzej Duda i wielu innych, ale myślę, że to jest bardzo naiwne myślenie. Jeżeli Stany Zjednoczone zaangażowałyby się w wielkiej wojnie z Iranem po stronie Izraela, to musimy sobie zdawać sprawę, że będą chciały się porozumieć po prostu z Rosją. To, że Trump mówi o jak najszybszym zakończeniu konfliktu na Ukrainie, to dla samej Ukrainy jest bardzo dobre. Natomiast z punktu widzenia Polski, która ma fatalne relacje z Rosją i Białorusią, wycofanie się Stanów Zjednoczonych, a na pewno z takiego mocnego zaangażowania w tej części Europy, dałoby tutaj sporą przestrzeń do działań Niemiec i Rosji. Pytanie, czy w tych okolicznościach, przy takiej jednowektorowej polityce, którą dzisiaj Polska prowadzi, to byłoby korzystne. Ja wychodzę z założenia, zresztą to wszyscy, którzy słuchają podcastu geopolitycznego, czy moich wypowiedzi w mediach doskonale wiedzą, ja uważam, że polityka wielowektorowa to jest dla Polski przyszłość, to jest gwarancja bezpieczeństwa, normalizacja relacji z Rosją, Białorusią, to nas uchroni. Normalizacja relacji z Rosją i Białorusią uchroniłaby nas od możliwej zmiany wektorów w amerykańskiej polityce zagranicznej, bo jeżeli Amerykanie zaangażują się na Bliskim Wschodzie, jeśli pójdą na większe zwarcie z Chinami, a wiemy doskonale, że Donald Trump uznaje za największego wroga Stanów Zjednoczonych Chiny, a nie Rosję, to wówczas musimy sobie zdawać sprawę, że Polska zostanie tutaj sama z bardzo złymi relacjami z Rosją i Białorusią. Dopiero ta normalizacja relacji z Rosją i Białorusią dawałaby nam możliwe pole manewru, dawałaby nam większą elastyczność w polityce zagranicznej, w polityce gospodarczej. Bo pamiętajmy, jaka jest sytuacja obecnie polskiego przemysłu chemicznego, pozbawionego taniego gazu z Rosji. I tak dalej, i tak dalej. Tych przykładów można tutaj wymieniać dziesiątki. Dlatego ta sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana. Ja unikam takiego jednostronnego przedstawiania, że super, bo Donald Trump wygra, to jest dla Polski dobrze, bo zakończy wojnę na Ukrainie. Nie, jeżeli dzisiaj Polska jest w tak fatalnych relacjach z Rosją, to musimy sobie zdawać sprawę, co będzie, jeżeli ten parasol amerykański, jakikolwiek by on nie był, czy on jest skuteczny, czy jest dziurawy, czy jest szczelny, bez względu, jak będzie wyglądać sytuacja Polski, bo Niemcy czekają tylko i wyłącznie na to, aby przekształcić Unię Europejską w jednolite państwo federalne, państwo, gdzie będzie jedna polityka fiskalna, jedna polityka zagraniczna, jedna polityka bezpieczeństwa, gdzie tak naprawdę nastąpi desuwerenizacja państw narodowych. Polska jest dzisiaj w potrzasku, Polska jest dzisiaj w fatalnym położeniu geopolitycznym i tak jak powiedziałem, sytuacja, w której my mamy bardzo złe relacje z Rosją i Białorusią, będzie pokutować przez najbliższy czas, bez względu na to, czy będzie prezydentem Biden, czy będzie Trump. Jeżeli będzie Biden, ta wojna będzie dłużej trwała i będzie Polskę także wyniszczała gospodarczo, będzie zmieniała strukturę etniczną państwa polskiego. Jeżeli wygra Trump, możemy spodziewać się wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, co pomijam już kwestię jakby bezpieczeństwa militarnego czy politycznego, ale odbije się także fatalnie gospodarczo na całej gospodarce globalnej, bo to jest system naczyń połączonych. Jeżeli taka wojna na pewno uderzy bardzo mocno w Chiny, jeżeli uderzy w Chiny, uderzy w eksport chiński, a wiemy doskonale, jak Europa jest dzisiaj zdezindustrializowana, jest zniszczony przemysł w Europie, jest bardzo mocno uzależniony od dostaw także z Chin. To się przełoży na całą sytuację gospodarczą także starego kontynentu. Także tutaj sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana. Można oczywiście trzymać kciuki za Trumpa, będąc przeciwnikiem tego, co się dzieje dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. Natomiast też trzeba pamiętać, że Donald Trump to nie jest gołąbek pokoju. No, to delikatnie mówiąc, nie jest to gołąbek pokoju, jest to człowiek, który jest bardzo konfrontacyjnie nastawiony wobec Iranu, wobec Chin, a takie konflikty na pewno niczego dobrego nie wróżą, tym bardziej, że Trump jest przecież wielkim zwolennikiem utrzymania hegemonii Stanów Zjednoczonych, utrzymania czegoś, co jest nie do utrzymania, czyli jednobiegunowego porządku świata. No i tutaj tutaj się zgodzę, bo rzeczywiście to troszkę idealizowanie po prawej stronie, nazwijmy to szerokiej prawej stronie w Polsce, Trumpa jest zbyt przesadne. Na koniec dnia to jest amerykański prezydent i interes Polski wcale nie leży mu tak bardzo na sercu. Ale kilka godzin po tym, jak do mediów przechodzi informacja o tym, że Trump zostaje winny w tym dosyć szytym, grubymi nićmi procesie, Joe Biden mówi, czy też pozwala Ukrainie uderzać w rosyjskie cele bronią amerykańską. Co to oznacza, panie doktorze? Co to może oznaczać? Ja na zdrowy rozsądek, jako takiego dyletanta dziennikarza, mogę powiedzieć, boję się o eskalację. Boję się o użycie taktycznej broni jądrowej, która może z tego względu właśnie zostać przez Rosję użyta. Czy ja nie przesadzam? Czy to jest gdzieś na stole, jeśli chodzi o opcje? Ja myślę, że nie, myślę, że tutaj realna groźba użycia taktycznej broni jądrowej jako broni deeskalacyjnej jest cały czas na stole przysłowiowym, patrząc na doktryny wojenne samej Federacji Rosyjskiej. Wiemy doskonale, że to jak najbardziej wchodzi w grę i tutaj należy to brać pod uwagę. Ta decyzja Bidena oficjalnie ma na celu umożliwić Ukrainie ochronę Charkowa, ale tak naprawdę jest to nic innego jak krok eskalacyjny. Jest to wejście o kilka stopni na drabinie eskalacyjnej wzwyż. Jest to nic innego jak próba pokazania czy prężenia mózgów przez Stany Zjednoczone, próba przeciągnięcia tej wojny do 5 listopada, przynajmniej do 5 listopada. Dla Bidena jest to niezwykle istotne. Pamiętamy, że na Bidenie ciąży jakby kwestia też przegranej wojny w Afganistanie. Znaczy na jego barki spadło to w bardzo dużej, w sensie takim informacyjnym. Dzisiaj ewentualna szybka przegrana Ukrainy oznaczałaby tak naprawdę brak szans na reelekcję. To byłaby, moim zdaniem, to byłby gwóźdź do trumny dla prezydentury i dla prezydentury Bidena i dla perspektywy jego reelekcji. Dlatego stąd ta kwestia. Wiadomo, że Rosja wzmocni te ataki. To będzie czynnik eskalujący. Pytanie, czy ten konflikt się nie rozleje, czy Rosja nie będzie chciała rozlania tego konfliktu na inne części Europy. Myślę tutaj o Bałkanach, myślę o Naddniestrzu, myślę być może o krajach bałtyckich. To jest także kwestia nasilenia kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. To jest także nasilenie wojny wywiadów. No jakby kwestia sędziego Szmyta jest takim papierkiem lakmusowym, czy takim balonem właściwie próbnym, pokazującym, jak daleko sięgają wpływy tutaj białorusko-rosyjskie, czy wywiadów rosyjskiego i białoruskiego. To jasno pokazuje, że będziemy mieli do czynienia z zaostrzeniem całej sytuacji. Teraz weźmy jeszcze kwestię zakupu przez Polskę pocisków JASM o zasięgu do 1000 kilometrów. No to też jest eskalacja w relacjach z Rosją. To jest jakby oczywista sprawa, jakby pokazanie możliwości uderzenia na oś ośrodki dowodzenia, ośrodki kierowania państwem wewnątrz Federacji Rosyjskiej, na obiekty infrastruktury krytycznej i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy Rosja postawiona przed ścianą, znaczy to myślę, że to jest jeszcze zbyt mało, aby postawić Rosję w takiej sytuacji bez wyboru, bez wyjścia, ale Rosja może zdecydować się na deeskalacyjne uderzenie jądrowe, które byłoby, jak mówią Amerykanie, game changerem. Takie uderzenie jądrowe, którego nie można wykluczyć. Ja nie mówię, że ono jest bardzo prawdopodobne, ale mówię, że jest jednym z możliwych scenariuszy. No, byłoby katastrofalne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego regionu. No, przecież doskonale wiemy, że te wszystkie plany zbrojenia państwa polskiego odbiją się na naszej gospodarce, odbiją się na kieszeniach nas wszystkich. 4% PKB wydawane na zbrojenia, zakupy potężne czołgów, wozów, prawda, bojowych piechoty, systemów artyleryjskich, systemów rakietowych i tak dalej, to wszystko przekłada się na kwestię inflacji. Polska się zadłuża, zbrojąc się na potęgę. Mówi się o perspektywie nawet 450 000 żołnierzy Wojska Polskiego, 300 000, o których mówił minister Błaszczak swego czasu, plus 150 000 tak zwanej aktywnej rezerwy. No przecież ci ludzie, utrzymanie takiego personelu kosztuje. Kosztuje wyżywienie, kosztuje żołd, kosztuje uzbrojenie i tak dalej, i tak dalej. No, stajemy się ewidentnie zderzakiem strategicznym. To, o czym ja mówię od wielu, wielu lat, kiedy w 2018 roku wydawałem książkę pod tytułem Geopolityka a bezpieczeństwo Polski, na wielu spotkaniach autorskich przestrzegałem przed takim scenariuszem, w którym Polska stanie się zderzakiem strategicznym mocarstw anglosaskich, czyli podzieli tak naprawdę los Ukrainy po 2014 roku. I to się dzieje niestety na naszych oczach. To, co w tym roku New York Times 25 lutego przedstawił, czyli to, że po 2014 roku na terenie Ukrainy stworzyła CIA i MI6, czyli wywiad amerykański i brytyjski, 12 wielkich baz wywiadowczych, przekształcając tak naprawdę Ukrainę w przyczółek do działań hybrydowych przeciwko Rosji, to powinno nam zapalić czerwoną lampkę. Co w przypadku Polski? Jak wygląda sytuacja Polski? Czy aby czasem na terytorium państwa polskiego nie działają tajne bazy CIA czy MI6? Jak to wygląda? No przecież nie można tego wykluczyć. W latach 2003-2005 zostało potwierdzone w śledztwie międzynarodowym, w wielu śledztwach międzynarodowych, była tajna baza CIA w Starych Kijkutach, było tajne więzienie obcej służby specjalnej, eksterytorialne, na którym Polska nie miała żadnego wpływu. Bez wyroku sądu przetrzymywano i torturowano ludzi, łamiąc prawo polskie, łamiąc prawo międzynarodowe. Do dzisiaj nikt nie został osądzony, nikt został postawiony, nikomu nie zostały przedstawione zarzuty prokuratorskie. No to pokazuje, że Polska jest nie tylko junior partnerem, ale jest po prostu wasalem Stanów Zjednoczonych. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu i to jest sytuacja fatalna dla nas wszystkich, dla naszego bezpieczeństwa, ponieważ okazuje się, że decydenci w Warszawie są bardzo mocno podatni na naciski ze strony Waszyngtonu i ze strony Londynu. Donald Tusk mówi językiem człowieka zastraszonego. Ja odbieram to w taki sposób, że jest to człowiek zastraszony. No, wie pan, premier blisko 40-milionowego kraju w jednej z najpopularniejszych telewizji, w tak zwanym prime time, czyli w godzinach najwyższej oglądalności, nie atakuje prezesa mikropartii. Jeżeli się tak dzieje, a zdarzało się to całkiem niedawno, kilka dni temu, kiedy Donald Tusk zaatakował w telewizji TVN, w programie Fakty po faktach, w programie z Katarzyną Kolendą-Zaleską, moją skromną osobę, zaatakował za kampanię To nie nasza wojna, za kampanię, którą prowadzi moja partia Bezpieczna Polska i kierowany przeze mnie Polski Ruch Antywojenny, no to mamy sytuację bardzo dziwną. To znaczy, że premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej niezwykle się boi. No jeżeli atakuje prezesa mikroorganizacji za jakiekolwiek próby mówienia, że bezwarunkowa pomoc dla Ukrainy jest niekorzystna dla polskiej racji stanu, to oznacza w mojej ocenie, w moim subiektywnym przekonaniu, przygotowywanie Polski do wojny. Przygotowywanie Polski do wojny i próbę stłumienia jakiejkolwiek krytyki, stłumienia jakichkolwiek słów przedstawiających alternatywę, bo alternatywa jest wobec wojny. Tą alternatywą jest normalizacja relacji z Rosją i Białorusią, jak najszybszy proces pokojowy na Ukrainie, przystąpienie Polski do grupy BRICS i przejście na politykę wielowektorową. Natomiast jeżeli, jak mówię, atakowane są organizacje, które mówią o pokoju, a nie o wojnie, to znaczy, że mamy do czynienia z przygotowywaniem Polski i Polaków do wojny. Niestety. To jest jasne. to jak gdyby jest dla mnie jasne, i tu się zgadzam z panem doktorem, że każdy, ktokolwiek ma odmienne zdanie od mainstreamu na temat wojny, to jest osoba zwalczana, cenzurowana i w ogóle wyklejana. No rzeczywiście coś jest na rzeczy, skoro Sykulski stał się znowu wrogiem publicznym, no prawie numer 1, no więc... No właśnie, czyli trzeba to jasno powiedzieć, panie doktorze. Szykują nas na wojnę. Trzeba to jasno powiedzieć. To nie nasza wojna. To, o czym mówię od dawna, i oczywiście Polski Ruch Antywojenny, Partia Bezpieczna Polska, to są jedne z wielu środowisk, które podnoszą hasła propokojowe. Nasza kampania, ta kampania billboardowa, ta kampania banerów i także ta w internecie, kampania To nie nasza wojna, przebiła się. Okazaliśmy się na tyle groźni dla systemu, że ten system zaczął nas zwalczać, prześladować, szykanować. Część osób ma zarzuty, część osób trafiła do więzień, do aresztów z naszego szeroko pojętego środowiska propokojowego. Natomiast to w żaden sposób nas nie hamuje. No, my cały czas kontynuujemy kampanię To nie nasza wojna. Uważamy, że to jest absurdalna sytuacja, w której polscy żołnierze mieliby być wysyłani na Ukrainę, a przecież o tym taki wariant dopuścił Radosław Sikorski, dopuścił taki wariant Paweł Wroński, rzecznik prasowy MSZ-u, powiedział, że to nie jest przecież kwestia wykluczona. Sikorski powiedział, niech Putin zgaduje, tak cytuję z pamięci, czy żołnierze polscy są, czy nie ma ich na Ukrainie. No, z książki Parafianowicza Polska na wojnie wiemy doskonale, że ci żołnierze Wojska Polskiego, czy przynajmniej z komponentów wojsk specjalnych, byli na Ukrainie już po 2014 roku. Natomiast pytanie, w jakiej skali mieliby się znaleźć tam na Ukrainie? Ja uważam, że żadna skala polskiego zaangażowania jest niedopuszczalna. Każda skala zaangażowania polskiego na Ukrainie jest niedopuszczalna. Uważam, że to jest po prostu nie nasza wojna. Żaden polski żołnierz, ani jeden, pojedynczy żołnierz nawet nie powinien się znajdować na Ukrainie. Natomiast sytuacja już wypuszczenia takiego balonika próbnego w mijającym tygodniu przez Pawła Wrońskiego, przez Radosława Sikorskiego jasno pokazuje, że Polacy są przygotowywani na wojnę. Mówi się o kwestii obrony cywilnej. Nagle po 30 latach mówi się o kwestii obrony cywilnej, mówi się o kwestii szkolenia rezerw. Mamy dzisiaj na jednym z bardzo popularnych polskich portali przeczytałem dyskusję na temat tego, czy powinna zostać przywrócona powszechna służba wojskowa, czyli temat kolejny powraca. Mamy do czynienia z bardzo nerwowymi reakcjami rządu w Warszawie. To, co robi Donald Tusk, te jego słowa świadczą o tym, że albo ma bardzo złych doradców, albo są tak potężne naciski z zewnątrz, ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, bo w mojej ocenie Donald Tusk jest człowiekiem przestraszonym, jest politykiem przestraszonym, zachowuje się jak polityk przestraszony i wiele wskazuje na to, że są poruszane różnego rodzaju scenariusze mówiące o tym, że jeżeli front zacznie padać, krótko mówiąc, ukraiński, to wówczas nastąpi jakieś większe zaangażowanie ze strony niektórych państw NATO, ale nie będzie to prawdopodobnie reakcja całego sojuszu, bo co silniejsze, co mądrzejsze państwa będą się trzymały od tego konfliktu z dala. Natomiast zostaną wypuszczone te państwa, które są nadaktywne w tym zakresie, które mogą się zrzec artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, czyli to jest ten wariant, o którym mówił Robert Fico. My zapominamy bardzo często o tych słowach, które powiedział Fico w lutym bieżącego roku przed wyjazdem do Paryża. To było ważne orędzie. Warto je przypominać. Tam Fico powiedział, że nawet gdyby go miało kosztować swój urząd to, że się sprzeciwi wysłaniu słowackich żołnierzy na Ukrainie, to zrobi, bo to nie jest wojna Słowaków, to nie jest wojna innych państw, tylko to jest wielki konflikt mocarstw, to jest proxy przecież war, to jest wojna zastępcza między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. I wiemy doskonale, ale że Fico ostrzegał przed tym i mówił, że istnieje kilka państw członkowskich NATO i Unii Europejskiej, które chcą samodzielnie wysłać swoje wojska. Jeżeli by nastąpiła taka sytuacja, że nie wiem, kraje bałtyckie czy Polska wysłałyby jednostronnie swoich żołnierzy na Ukrainę, pomoc wojskową wprost, no to w naturalny sposób traciłyby prawo do skorzystania z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, czyli ten słynny jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tak to dokładnie nie wygląda, bo Ten artykuł dokładnie mówi o tym, że każde państwo decyduje, jaką pomoc udzieli, więc to nie musi być koniecznie pomoc wojskowa, ale mimo wszystko samo zrzeczenie się takiego artykułu byłoby skrajnie niekorzystne dla Polski, póki jest przecież w NATO. Natomiast te próby niestety są. Próba likwidowania wolności słowa, próba zamykania ust przeciwnikom polityki rządu nie ma nic wspólnego z demokracją. Ja w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości, oceniając politykę pana Mariusza Kamińskiego, pana Stanisława Żaryna, rzecznika, ministra koordynatora służb specjalnych, uważałem, że to jest skrajnie niekorzystne dla państwa polskiego. Próba wzbudzania szpiegomanii, agentomanii, szukania agentów w mediach społecznościowych. No i miałem rację. Okazało się, że agenci, prawdziwi szpiedzy siedzą w aparacie państwa, wśród prokuratorów, sędziów, urzędników państwowych, urzędników różnego rodzaju urzędów, tak jak Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie. No wiemy, znamy te przypadki. Natomiast wzbudzanie takiej właśnie szpiegomanii, agentomanii miało na celu zamknięcie ust przeciwnikom rządu. To jest demokratura. Ja nazwałem to wtedy politykę, którą robił Kamiński, Wąsik, Żaryn, mianem drogi do demokratury. To, co dzisiaj robi rząd Donalda Tuska, to niestety jest kontynuowanie drogi demokratury. Jeżeli zamkną nam usta, jeżeli zablokują nam możliwość wypowiadania się i krytyki rządu, no to będzie to początek tak naprawdę już nie demokratury, a prawdziwej dyktatury. Na koniec, co to oznacza, jeśli rzeczywiście dojdzie do tego konfliktu, że na przykład Polska wejdzie, że Tusk wyśle wojska polskie, bo ludzie sobie tego nie zdają sprawy. Ja wiem, jaka jest odpowiedź, ja wiem, co to oznacza, no ale panie doktorze, trzeba o tym głośno mówić, bo ja mam wrażenie, że Polacy żyją w jakiejś matni, że jak gdyby ta wojna ich nie dotyczy i że jeśli nawet wyślemy tam wojska i oficjalnie zaangażujemy się w ten konflikt, to nic nam się nie stanie, no ale sprawa jest odwrotna. No nie, to tak nie jest. Nawet gdyby Rosja nie wysłała swoich wojsk w jakiejś dużej masie na Polskę, ale gdyby doszło do konfliktu polsko-rosyjskiego, mogą nastąpić, to jest jeden ze scenariuszy, uderzenia na polską infrastrukturę krytyczną. Uderzenia rakietowe, uderzenia lotnicze, uderzenia dronami, działania sabotażowe, dywersyjne na terytorium państwa polskiego. Co to będzie oznaczało? To będzie oznaczało fakt, że nie będzie prądu, nie będzie gazu, nie będzie bieżącej wody pitnej, nie będzie schronień, będzie wielki strach, będą bombardowane miasta, ośrodki przemysłowe, nie ma schronów, wiemy o tym dla całości populacji, dla większości populacji, mniej niż 3% populacji Polski ma dostęp do jakichkolwiek ukryć, gdzie nie wszystkie ukrycia można w ogóle nazwać schronami. No i w takim najgorszym razie można spodziewać się także ze strony Rosji deeskalacyjnego uderzenia jądrowego, taktyczną bronią jądrową. Trudno powiedzieć, gdzie to miałoby być, czy to pod Warszawą, są różne możliwe scenariusze, no nie chcę wchodzić aż tak głęboko, bo wchodzi w grę jakby porażenie jakby infrastruktury krytycznej związanej z komunikacją w Warszawie między kierownictwem, dowództwem, państwa polskiego, a między dowództwami. Taka fala elektromagnetyczna, która niszczy właśnie taką komunikację, no, która jest skutkiem uderzenia broni jądrowej, mogłaby być jednym z celów, dla których Rosja by to użyła, ale przede wszystkim takie deeskalacyjne uderzenie jądrowe miałoby na celu jak najszybsze doprowadzenie do rozmów pokojowych. Takie deeskalacyjne uderzenie doprowadziłoby natychmiast praktycznie do rozmów pokojowych na najwyższym szczeblu. Stany Zjednoczone, Rosja, kraje Unii Europejskiej, pewnie grupa BRICS i jakiś nowy układ bezpieczeństwa w Europie. Dla Polski fatalna sytuacja. To jest coś niewyobrażalnego. Proszę sobie wyobrazić sytuację, apeluję tutaj do naszych widzów, gdyby państwu zakręcili wodę w kranie, gdyby nie było prądu, gdyby nie było gazu, jak długo państwa gospodarstwa domowe są w stanie przetrwać? Jak długo? Bez bieżącej wody, bez prądu, bez gazu, jak długo jesteście państwo w stanie przetrwać? Do tego trzeba doliczyć strach, do tego trzeba naliczyć narastającą przestępczość, także przestępczość zorganizowaną. Każda wojna generuje takie problemy, także pewną atrofię struktur państwowych na niektórych terenach, także wzrastające napięcia religijne, etniczne, każde inne w zależności od regionu świata. W przypadku Polski wiemy, że struktura etniczna państwa polskiego została zmieniona przez 8 lat rządów PiSu. Mamy liczną mniejszość narodową, z której to obywateli grupuje się całkiem sporo siatek szpiegowskich. No i słyszymy ciągle o zatrzymanych obywatelach Ukrainy przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy są oskarżani o przygotowywanie aktów dywersji, sabotażu, werbowania agentury i tak dalej, i tak dalej. No, dzieje się to właśnie wśród obywateli Ukrainy. To są oficjalne komunikaty Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No, nie trudno powiązać kropki, prawda? 24 lutego 2022, otwarcie na oścież, wrót do państwa polskiego, wjechały miliony obywateli Ukrainy, nikt ich nie kontrolował i nagle po 2 latach Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego co rusz informuje o zatrzymanych obywatelach Ukrainy, członkach siatki szpiegowskiej. To już bez względu na to, dla kogo pracują, to pokazuje skalę problemu. Takie problemy nasiliłyby się właśnie w okresie wojny. Polska nie ma schronów, nie ma systemu ochrony ludności cywilnej, nie ma systemu obrony cywilnej na czas wojny. Byłyby problemy potężne z bieżącą wodą, z prądem, gazem, możliwe bombardowania, wzrastająca przestępczość, gangi na ulicach. To jest potencjalna rzeczywistość, która może nastąpić, a Stany Zjednoczone, które po zwycięstwie ewentualnie Trumpa zaangażowałyby się na Bliskim Wschodzie, nawet nie kiwnęłyby palcem. Nawet nie kiwnęłyby palcem, żeby tutaj przysłać jakiekolwiek dywizje pancerno zmechanizowane. To jest w ogóle moim zdaniem mrzonka. Stany Zjednoczone nie mają dzisiaj takich możliwości, aby w pełni się zaangażować militarnie w Europie Wschodniej, co pokazuje zresztą konflikt na Ukrainie, bo są skoncentrowane na Indo-Pacyfiku i są skoncentrowane na Bliskim Wschodzie. Pamiętajmy, to nie nasza wojna. Podpisuję się pod tym 100%. Doktor Leszek Sykulski, dziękuję serdecznie, panie doktorze, za tę analizę i za tę rozmowę. Dziękuję, kłaniam się. Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.